Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa w kolejnej już części wideobloga Cyraniak Parenting. Zgodnie z zapowiedzią przygotowałem garść praktycznych porad dotykających niektórych aspektów wychowania. Zapraszam do ich wysłuchania i przemyślenia. Punkt pierwszy. Nigdy nie okłamuj dziecka. Jeśli odkryje ono, że je okłamałeś, przestanie Ci wierzyć. Zasada mówienia prawdy tyczy się wszystkich życiowych sytuacji, nawet przynoszącego prezenty Mikołaja. Powiedz dziecku, że święty Mikołaj był biskupem, który zmarł 1500 lat temu, a popularny w naszych czasach ubrany na czerwono najemnik sieci handlowych nie ma z owym biskupem zbyt wiele wspólnego. Nie okłamuj dziecka. Wprost przeciwnie, udowodnij mu, że jesteś powiernikiem prawdy. Wyjaśnij mu jak najwcześniej, że film w telewizji odgrywany jest przez aktorów. Nie zmyślaj fantastycznych historyjek, które dziecko z biegiem czasu przejrzy. Jeśli opowiadasz jakieś bzdury dla żartu, to dodaj po chwili, że żartowałeś. Gdy dziecko prosi o coś natarczywie, to go nie zbywaj fałszywą zgodą obliczoną na uzyskanie świętego spokoju. Jeśli nie zamierzasz prośby spełnić, bądź odważny i odmów. Traktuj dziecko poważnie, inaczej ono przestanie ciebie traktować poważnie. Nie obiecuj czegoś, co może się nie wydarzyć. A gdy coś obiecasz, to trzymuj słowa. Dla dziecka twoje słowa są święte. Nie zabijaj w nim tego. Na pytania dziecka zawsze odpowiadaj zgodnie z prawdą. Jeśli czegoś nie wiesz, przyznaj, że tego nie wiesz. Jeśli dziecko pyta o coś, czego wiedzieć nie powinno, powiedz mu, że na razie nie powinno tego wiedzieć, że się dowie, gdy podrośnie. Punkt drugi. Twoje groźby nie mogą być puste. Łączy się to z mówieniem prawdy, posiada jednak odmienną funkcję. Tam chodziło o utrzymanie zaufania, tu zaś o utrzymanie dyscypliny. W skrócie, gdy w gniewie i braku opanowania powiesz dziecku, że powyrzucasz wszystkie jego zabawki, jeśli do wieczora nie posprząta całego pokoju, a ono nie posprząta, no to musisz spełnić swoją groźbę. Musisz, choćbyś żałował swoich słów, choćbyś się w środku skręcał na myśl o tym, ile te zabawki kosztowały. I musisz to zrobić od razu, a nie w przyszłym tygodniu. W karaniu musisz być konsekwentny i bezwzględny. Jeśli taki nie będziesz, dzieci nigdy nie będą cię słuchać. Jasne, od czasu do czasu możesz okazać dzieciom łaskę i odpuścić karę, ale odpuszczenie kary ma być wyjątkiem, który wywołał u dzieci euforię i przypływ miłości do ciebie. Nie ma być regułą, która przekona je o twojej słabości i niestałości. Punkt trzeci. Uzasadnij kary. Po ukaraniu dziecka upewnij się, że zrozumiało ono, za co zostało ukarane. Jeśli twoje kary są sprawiedliwe, a twoje tłumaczenia dobre, pewnego dnia zostaniesz nagrodzony niezwykłym widokiem, jakim jest dziecko, które ni stąd, ni zowąd, na przykład podczas rozmowy w czasie wspólnego posiłku, uznaje słuszność poniesionych kar i dziękuję ci za ich wymierzanie. Właśnie dla takich momentów warto jest żyć. Punkt czwarty. Przekazuj dzieciom swoją mądrość i ideały. Łączy się to z twoją rolą powiernika prawdy. Nie zaniedbuj tego. Od jak najmłodszych lat kieruj myśli dziecka ku sprawom wyższym, by jako gimbus nie zaskoczyło cię swoimi płytkimi zainteresowaniami. Często rozmawiaj z dzieckiem o religii, polityce, filozofii i historii. Mów mu o ludziach posiadających inne poglądy. Konfrontuj te poglądy ze sobą. Wytłumacz, które są prawidłowe, a które nie. Wytłumacz stojące za nimi motywy. Twoje dziecko musi wkroczyć w dorosłość, dobrze opancerzone i uzbrojone pod względem światopoglądowym.
Inaczej prosisz się o przykrą niespodziankę. Punkt piąty. Bądź dobrym przykładem. Twoje dzieci cię obserwują i uczą się na podstawie twojego zachowania. I nie tylko na podstawie tego, co mówisz. Jeśli czegoś nauczasz, to twoje czyny mają odpowiadać twoim słowom. Jak to mówił święty Franciszek z Asyżu, głoście Ewangelię, a jeśli byłoby to konieczne, to także słowem. Punkt szósty. Baw się z dziećmi. Musisz być obecny w ich wolnym czasie. Musisz być ich towarzyszem zabaw. Musisz sprawić, by cię lubiły. Poświęcaj im czas, rozśmieszaj je. Pozwalaj im na wiele w czasie zabawy. Dzieci powinny być od małości przyzwyczajone do twojej bliskości i powinny z niej się naprawdę cieszyć. Nawet jeśli przed paroma minutami wymierzałeś im za coś karę. Punkt siódmy. Kontroluj rozrywkę. W dzisiejszych czasach nie da się umknąć przed złem, jakim jest rozrywka. Przeto zamiast odgradzać dzieci od niej, lepiej ukierunkować ich upodobania poprzez kontrolowane podawanie niewielkich, starannie wyselekcjonowanych dawek rozrywki. Nie może być tak, że włączasz telewizor, sadzasz przed nim dzieci, wracasz do swoich spraw, nie patrząc, co w tym telewizorze leci. Puszczaj dzieciom tylko to, co sam już widziałeś i uznałeś za kształcące. A gdy oglądają coś nowego, musisz siedzieć z nimi i być gotów do skrytykowania wszelkich głupot, jakie mogą się na ekranie pojawić. Podczas reklam wyłączaj dźwięk. Najlepiej zasłaniaj też część ekranu wywołaniem jakiegoś okienka z opcjami lub informacjami. Nie pozwól, aby twoje dzieci były poddawane temu ogłupiającemu praniu mózgów, jakim są reklamy. A już absolutnie nie wolno pozostawić sobie dzieci przed komputerem podłączonym do internetu. Punkt ósmy. Goń dzieci do pracy. Nie może być tak, że dzieci cały dzień się bawią lub nudzą, a ty wszystko wokół nich robisz. Czyniąc tak, wychowujesz bandę nieporadnych, nakierowanych na rozrywkę leniuchów, które uważają, że wszystko im się należy. Dzieci muszą włączać się w zajmowanie się domem. Zwykle nie robią tego same z siebie, zadania trzeba im wyznaczyć. A za każdym razem, gdy wykażą wobec ciebie postawę bezczelnie roszczeniową, ochrzan je, a wykład zakończ słowami: ostatni służący zginął pod Verdę. To byłoby na tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. W następnym odcinku Cyraniek Parenting, druga część niezbędnika. Króluj nam Chryste. Z Poznania mówił dla Państwa Jan Cyraniak.